Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Giga. Dzisiaj na kanał wjeżdża furgonetka na targu. Elementów za 130 zł katalogowo. Naturalnie wiecie, gdzie taniej, co i jak. Link macie standardowo gdzieś tam pod filmem. Ale ja mówiłem przy okazji zapowiedzi tej podserii rolniczej, że to jest naprawdę bardzo fajny patent. Nie ma płytek drogowych, nie ma brakujących dachów, jest dużo zwierząt, a w przypadku tego zestawu jest dużo warzyw i owoców, no bo mamy tutaj takiego, powiedzmy, food trucka, gdzie rzeczywiście dużo tych rzeczy do zjedzenia się znajdzie. Oprócz tego trzy minifigurki, no i sam food truck też wygląda bardzo ciekawie. Mamy taką ogromną marchewkę na dachu. No i co? Chyba możemy już iść otwierać pudełko, bo ja naprawdę się niecierpliwie lubię takie pojazdy, które po prostu są jakieś, które nie są takie nijakie, powtarzalne, schematyczne, a tutaj rzeczywiście coś więcej się dzieje, aniżeli standardowo w takich nudnych i powtarzalnych setach. Był już food truck z lodami, był food truck z pizzą, no to pora na food trucka, który jest bio, który jest fresh i który jest bardzo eko. No i powiela nam się tutaj schemat z tą marchewą. Marchewa już była nad supermarketem. Ja też jestem ciekawy, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało, bo mamy fragment takiego pola z sadzonkami, gdzie właśnie możemy zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje. I dzięki takiemu zestawowi dostajemy, jakby nie patrzeć, całkiem sporą ilość warzyw i owoców. Jeszcze zerknijmy sobie z drugiej strony, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj zaprezentowane funkcje, gdzie możemy sobie przesuwać okienko, z którego oczywiście możemy obsługiwać klientów. Mamy też otwieraną jedną stronę tego food trucka, otwierane są również drzwi, no a tutaj mamy też zaprezentowane elementy, które odpinamy od tych grządek, no i tutaj też jest jakaś opcja, że możemy symulować wzrost marchewek, bo sobie coś tam przesuwamy i wtedy marchewki nam rosną. Bardzo fajna opcja i myślę, że też fajny dodatek w ogóle do food trucka, że to nie jest tylko sam samochód, a że są też właśnie jakieś takie dodatkowe rzeczy i mamy tutaj też jakieś funkcje zabawowe. Dobra, jest arkusz z naklejkami, a na nim napis fresh. Mamy tutaj również menu i mamy tablicę rejestracyjną. Jeśli chodzi o worki, tych znajdziemy tutaj trzy. No i tutaj będziemy składać grządki, a z pozostałych dwóch zakładam, że samochód. Zresztą tak też mówią nam instrukcje. W jedynce właśnie będziemy składać sobie te grządki wraz z systemem nawadniania, no a w dwójce mamy samochód wraz z tym stoiskiem, gdzie też trochę tych warzyw i owoców się znajduje. To ja idę składać i zaraz będziemy sprawdzać, czy warte jest to zachodu. Bardzo przyjemny dla oka zestaw, no i myślę, że też bawialny. I na pewno dużym plusem jest to, że cała ta część, w której mamy te wszystkie warzywa i owoce, jest naprawdę duża. To nie jest jakaś taka umowna dobudówka, która po prostu ma lekko, fejkowo powiększyć nam zestaw, tylko naprawdę jest to integralna część zestawu, tak samo jak samochód, więc zdecydowanie będę się cieszył na to, że mogę wam to zaraz pokazać. To co, samochód za chwilę, najpierw zobaczmy, jak rosną warzywa i owoce. A rosną one naprawdę konkretnie, no bo zobaczcie, mamy tutaj system nawadniania, jest podłączony jakiś hydrant, mamy konewkę, no i w tym miejscu też hasa sobie króliczek, mam nadzieję, że on nie zjada tych wszystkich marchewek, które gdzieś tutaj wyrastają. No ale, gdzie są marchewki? Przecież widzimy tylko natki, które gdzieś tam wystają z ponad ziemi. No i właśnie robimy sobie w ten sposób, cyk. Cyk i marchewki już są gotowe do wyjęcia. Co prawda marchewki no, nie wychodzą tak same z siebie, z ziemi, w całości. Widać je tylko delikatnie, ale bardzo fajny patent, całkiem ciekawa funkcja. Tutaj jeszcze z tej strony możecie zobaczyć, że mamy skrzynki, w których nie wiem właściwie skąd wziął się banan, bo raczej no, to jest owoc dość egzotyczny, ale okej, może po prostu ktoś wziął go sobie na przekąskę i tutaj wrzucił do skrzynki. Mamy też jabłka, mamy dynię, a tutaj rosną nam różnej maści papryki, zresztą w tym miejscu tu też mamy papryki w nieco innych kolorach. Tutaj mamy też winorośl, no i kukurydze. One naprawdę wyglądają przefantastycznie. Bardzo ładny odlew. Można narzekać, że troszeczkę powiedziałbym taki mało legowy, ale mnie osobiście bardzo się podoba. No to co, zerknijmy teraz na samochód.
Samochód naturalnie wyglądem przypomina inne jakieś takie większe dostawczaki, które pojawiały się w City, ale ma taki swój pazur, taki warzywno-owocowy. No bo co, możemy sobie oczywiście tutaj dźwignąć dach i zerknąć, jak w środku wygląda miejsce dla kierowcy. Po bokach mamy zamontowane lusterka, tylko zapnę dach. No i oczywiście tutaj jeszcze mamy taki duży napis Fresh. Z kolei na dachu możecie zobaczyć, jak wygląda ta wielka marchewa, no ale tak jak mówiłem, ona też już pojawiała się w dość podobnej formie w tym markecie, który też oczywiście w tej serii, powiedzmy, takiej około farmerskiej się pojawił. Możemy sobie tutaj też oczywiście otworzyć te szybki i zerknąć, jak to wszystko wygląda w środku. No a tutaj mamy oczywiście kasę i jest też okienko, które możemy naturalnie przesuwać, żeby też obsługiwać wszystkich, którzy są zainteresowani. A jeśli chodzi o ceny, no to jabłka są za trójkę, marchewki za czwórkę i papryka za trójkę, tak jak jabłka. Jeszcze, jeśli jest Wam mało różnych elementów otwieranych, możemy też sobie otworzyć samochód od tyłu. No i oczywiście tutaj załadować skrzynki z tymi produktami, które następnie można już z ciężarówki sprzedawać. Naprawdę fajny, przyjemny dla oka wóz i szczerze mówiąc, absolutnie ja jestem ukontentowany. Trzy minifigurki, myślę, że do tej wielkości zestawu to tak w sam raz. Na początek mamy najpewniej szefa całego tego bałaganu, który na dodatek jest wyposażony w widły. Ma bardzo ładny nadruk na torsiku z logotypem farmy. Obok też możemy zobaczyć jakąś dziewczynę, która ma fajne niebieskie włosy. Z drugiej strony ma jeszcze buźkę, która jest szeroko uśmiechnięta. No i mamy jeszcze takiego, chyba powiedziałbym, największego zwyklaka w tym zestawieniu. Wielokrotnie gdzieś ta kurtka się pojawiała, buźka z drugiej strony niestety nawet nie posiada nadruku, no i jeszcze dostał marchewę do ręki, więc może sobie ją gdzieś tam w wolnej chwili przegryźć. Czy ten zestaw jest wart polecenia? Według mnie tak, no ale w ogóle cała ta rolniczo-farmerska seria jest po prostu bardzo udana, bo sklep spożywczy, mimo tego, że nie ma dachu, jest naprawdę fajny, no a ten 4-plusowy set ze stodołą to w ogóle dla mnie to jest poezja, bo tam zgadza się absolutnie wszystko. A tutaj też jest fajnie, też może być bawialnie. Po pierwsze, dostajemy naprawdę dużo warzyw i owoców, po drugie, fajna funkcja zabawowa z marchewkami, które wyrastają spod ziemi, no i po trzecie, naprawdę ładnie wyglądający samochód, z którego bezpośrednio można od rolnika kupić świeżo wyrośnięte warzywa i owoce. Naprawdę takie rzeczy w miastach Lego są potrzebne, żeby wszyscy dbali o zdrowie, no i myślę, że to na pewno będzie bardzo fajny wybór. Także jeśli chcecie, żeby wasze minifigurki były fit, zdecydowanie ten zestaw jest dla was. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!